Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Znowu gdzieś poza terenem miasta. Nie pojechaliśmy daleko, pojechaliśmy na Białe Błota. Słuchajcie, tutaj jest taka ścieżka dydaktyczna, kładka, bagno. Tak to się nazywa i idziemy tam robić zdjęcia. Wiatr jest dosyć spory, więc może nie polatamy dronem, ale jest drzysto, mogę przetestować, słuchajcie, od KF Koncepty pokrowiec na plecach, który dostałem razem z nim. Tak patrzę na te ścieżki, słuchajcie, bo takie całkiem spore są, fajne wygibasy są. Tam jedną w drodze spotkałem. No zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na pewno porobimy jakieś zdjęcia, bo tam na kładce no jest tak fajnie, że zawsze tam jakieś zdjęcia wyjdą. Tutaj za to, moi drodzy, jak przejdziemy te tory, to jest taki stary, znaczy ogromny dom. I nie wiadomo, czy zrobię mu zdjęcie, czy nie. Ostatnio, jak tu byliśmy, to było ogrom mgły. No niebo jest straszne, słuchajcie, zobaczcie. To jest ten dom, tutaj. Tylko że on, pokażę Wam go w całości. Zobaczcie, tu jest ten dom, ale niebo jest okropne. Chyba że tak zniżymy jasność, żeby objąć go w całości. A tutaj mamy przejazd kolejowy. Tutaj rzadko jeździ pociąg, ale jeździ. I może coś pojedzie. Wiecie co? Chyba zrobię tym razem. Nie będę czekał na następną lepszą okazję. Dobrze. Zatem jak widzicie, dzisiejszy film będzie przyrodniczo-krajobrazowy. Bo lubimy robić zdjęcia, nie? Zapraszam Was na ten film. Udało mi się coś wykadrować. Zobaczymy, co zrobimy z niebem. Może je podmienimy. Tak, wiem, nie lubicie ingerować w takie rzeczy. Tutaj jest taka górka. A tutaj się ustawiliśmy zaraz przy torach, jak widzicie. Mam nadzieję, że mnie nie rozjedzie, ale dobrze. Ja już sobie kadr obrałem i słuchajcie, tutaj, moi mili, zrobimy trzy kadry od dołu. Będziemy lecieć, słuchajcie, pierwszy kadr tu, na te tory i tak dalej. Drugi kadr podniesiemy trochę i już zrobimy sobie na dąb, gdyż to będziemy mieli ostre. Potem jak nam starczy, będzie gdzieś tu i gdzieś tu jeszcze na niebo. To jest dosyć szeroko złapany kąt. Moi drodzy, F9, 1,8 sekundy, ISO 160 nam w zupełności wystarczy. Jest dosyć silny wiatr. Nie wiem, czy te trawy tu nie będą rozmyte, ale zobaczymy, ok? Może się uda. Dobrze, robimy pierwsze zdjęcie, centrujemy gdzieś tutaj. Ok, teraz słuchajcie, przestawimy aparat. Nie wiem, czy mi się uda to zrobić jedną ręką, gdyż to jest kulowe, ale dobra, udaje się, dobra. Jest, jedziemy do góry. Gdzieś tutaj jest ok, tak zostawiamy. I teraz robimy drugie zdjęcie i to drugie już wycentrujemy i zrobimy, jeszcze wycentrujemy, wycelujemy na dęba. Na dąb powinno chyba mówić, nie? Ale widzicie, to już niebo mamy prześwietlone, zatem zjedziemy trochę z czasem, tak gdzieś do 1,20 sekundy i zrobimy jeszcze jedno zdjęcie. Oczywiście celujemy na dąb. O, i widzicie, niebo nie jest prześwietlone. Zobaczymy, co nam z tego, jaki HDR nam z tego wyjdzie, tak? Teraz jedziemy w górę, ale staramy się nie przestawić. Znaczy, program to wszystko nam połączy, tak? Jesteśmy troszkę wyżej, jak widzicie, i robimy zdjęcie na 1,20 sekundy. Ostrość na dąb. Jest. Jeszcze nam niebo prześwietla, słuchajcie, tak? Ale tutaj też musimy zrobić, słuchajcie, na 1,8 sekundy, tak jak wtedy mieliśmy, żeby wyrównać jasność i tak dalej. To na to nie patrzcie, będzie nam prześwietlać. I teraz, moi drodzy, tak, lecimy z ostatnim zdjęciem, które wycentrujemy na całe niebo, czyli zrobimy szczyt dębu. Oczywiście ostrość na dąb.
lecimy 1/8 sekunda, będzie totalnie prześwietlony, tym się nie martwcie. Teraz drugie zdjęcie zrobimy na 1/20 sekundy, tak jak to robiliśmy poprzednie. Jest jeszcze za jasno, ale dół już nam się ładnie wyświetla. Teraz 1/50 sekundy, mi się wydaje, że będzie ok. Dobra, mamy te zdjęcia. Pytaliście się ostatnio o przesłony na aparacie Czekajcie, wyłączę śledzenie mnie, dobra. O przesłony na aparacie i dlaczego używam przesłony F9, gdyż mogę użyć 5.6 i tak dalej, będzie głębia ostrości. To nie zależy tylko od obiektywu, już tłumaczę, gdyż na mikro 4/3 przesłona F9 to jest na pełnej klatce F18 i każdy mówi, to jest duża przesłona i tak dalej. Ale zwróćcie uwagę, że ja robię na kitowym obiektywie. Tak, to jest kitowy obiektyw, moi drodzy. Tak zrobię, będzie lepiej. To jest kitowy obiektyw, moi drodzy, i przesłona od F8 do F11 jak dla mnie jest najlepsza, jeśli chodzi o ten obiektyw. Sprawdzone, wiem o tym i tak ustawiam, więc się nie dziwcie, że na różnych aparatach i przy różnych obiektywach przede wszystkim inaczej ta ostrość będzie się rozkładała, tak? I jeszcze jedno, głębia ostrości zależy też jak blisko jesteśmy od punktu, któremu robimy zdjęcie. Gdy na przykład bym podszedł bliżej do tego dębu i chciałbym zrobić ostrość jeszcze na tył, to musiałbym użyć też kilku zdjęć, żeby to połączyć w stack, w stos. Mam nadzieję, że Wam to wyjaśniłem. Jeśli chodzi o głębię ostrości, jest ona uzależniona od wielu czynników, nie tylko od samego aparatu i nie tylko od obiektywu. W większości jasne obiektywy, tak, czyli typowe prime lens, tak, czyli stałki, one są ostre już od F2.0, to już jest naprawdę ostro, tylko że wtedy tracimy głębię ostrości i faktycznie musimy go przymykać dosyć sporo. Na mikro 4/3 mówię, przy tym obiektywie się nauczyłem, że on jest ostry na F9 i to jest mega ostry, jeśli chodzi o to. Wiadomo, to nie jest jakiś tam super sprzęt, ale nauczyłem się, że przy F9 spokojnie. Muszę, nie mogę się nie martwić. Dlaczego robię 3 zdjęcia na różne głębie ostrości? Gdyż w domu sprawdzam sobie. I jeśli wrócę do domu tak jak ostatnio i głębia ostrości jest na pełnym wymiarze odległości, nie łączę tego w stacking, nie? Także taka zależność. Dobrze. Jeśli to zdjęcie wyszło elegancko i coś na nim pogrzebałem, tak, manipulacja też jak wyszła. Jeśli musiałem to zrobić, to wybaczcie, ale uważam, że jeśli umiesz dobrze operować ze zdjęciami i chcesz uzyskać dany efekt, a nie ma możliwości, możesz to zrobić w domu na komputerze bez AI. Bez AI, AI jest. Jeszcze nie wygenerowane zdjęcie AI. Tego, nie, to totalnie jest temat rzeka i nie będziemy się rozwijać. Jeśli to zdjęcie wyszło, zapraszam na nie teraz. Wiecie co? Tu jest ślisko w cholerę. Drodzy Państwo, tak sobie obeszłem cały ten tutaj fragment. Jak widzicie, jest tutaj jeszcze mega zielono. I postanowiłem, że zrobimy kadr najprostszy, jaki tylko może być. Słuchajcie, będzie to ścieżka. Zaraz Wam go pokażę. Albo zobaczcie, tak mam ustawiony aparat. Tu jest aparat i tam idzie pomost drewniany, nie ścieżka. No ale...
To będzie takie dosyć wymowne. Dobrze. Ja już kadr ustawiłem. Odwrócę Was teraz. Moi mili, drodzy Państwo, ja już kadr ustawiłem i zrobimy go szerokiego. Co Wy na to? Bardzo mega szeroki kadr. Tylko włączę oczywiście sobie aparat na dotykowe wyzwalanie migawki. F9 nie będziemy zmieniać. Da nam to 1/4 sekundy. I teraz, moi mili, ja sobie zluźnię troszkę kulę i teraz przestawię się, bo tutaj jest bardzo fajne drzewo, zobaczcie, to. To jest mega genialne drzewo, które nam daje. Z tej strony nie ma w zasadzie nic, tam kawałeczek dalej jest bajorko. Szukałem kadru, też go nie znalazłem. Dobrze, moi mili, teraz tak, przestawię się aparatem o w tą stronę. Jak widzicie, jest wypoziomowane. Wybaczcie, że tak ten, ale mnie już ręce zmazły. Przed chwilą dronem latałem. I pierwszy kadr to będzie. Ustawimy ostrość tutaj. Dobrze. I drugą ostrość ustawimy dalej. Mamy to. Będzie panorama, słuchajcie. Będzie szeroka panorama. Jak widzieliście, tutaj ten fragment łączenia, czyli to miejsce, staramy się zrobić więcej ujęć niż to bardziej, czyli przestawiamy delikatnie aparat znowu na 1/4. Z czterech kadrów zrobimy to zdjęcie. I teraz też pierwsze zdjęcie ustawiamy tu, blisko. Drugie zdjęcie ustawiamy w 1/3 gdzieś odległości. Mi się wydaje, że będzie, że zdjęcia wyjdą pojedynczo, połączone. Teraz przestawiamy się gdzieś tu. Oczywiście musimy wypoziomować. O, dobrze, przestawiłem. Tu już jest troszkę jaśniej. Dobrze, nieważne. Aha, F16 mi weszło teraz, dobrze. Wiecie co, jak mam zmarznięte ręce, to tutaj jest takie pokrętło i jak coś obracamy, tu robimy, to niestety nam to wychodzi. Dobrze, F9. Przełączamy się, bo jak się naciśnie ten przycisk, to on przełącza się między czasem a migawką. Mamy z powrotem. Dobrze, ustawimy kadr tutaj delikatnie. Jak widzicie, jest wypoziomowany i robimy zdjęcie. Jedno z przodu, a drugie ustawimy na 1/3 kadru. Tutaj. Nie patrzcie na poziom baterii, ja baterię mam zapasową ze sobą. Zresztą idziemy zaraz dalej, nie? I ostatnie zdjęcie, słuchajcie, gdzieś tu. Jak widzicie, za każdym razem trzeba to poziomować. I ostrość ustawiamy oczywiście na rączki. I teraz w 1/3 kadru. Gdzieś tu. Dobrze, moi mili. I tak oto zrobiliśmy szeroką panoramę. Jeśli się uda to połączyć, jeśli wyjdzie mi to zdjęcie w tym jesiennym klimacie, to zapraszam na tą panoramę teraz. Thank you.
Jak widzicie, mili Państwo, mamy już dwa kadry. Myślałem, że będzie więcej, gdyż jak szliśmy w tą stronę... Teraz Wam pokażę odnośnik do tego filmu. Były ogromne połacie, moi mili, paproci. I one teraz mają taki specyficzny brązowawo-złoty kolor. Ale niestety wycięli wszystko. Wycięli wszystko, co było możliwe. Dobrze, to nie jest, ale tu fajnie jest, spójrzcie. Jest potencjał czy nie? Chyba nie, co? Idziemy dalej. Może i byłby potencjał tutaj, w tym rejonie, ale może później, późną jesienią, zimą, zobaczymy. Idę w pewne miejsce, bo widziałem jeszcze jeden taki mostek i chyba na tym skończymy, bo czeka mnie dosyć taka dłuższa droga na Błonie, bo z Białych Błot na Błonie mam tutaj, nie wiem, 4 km. Z chwila, moment i będę w Domciu. Dobrze, mam nadzieję, że do tej pory te zdjęcia Wam się podobały i klimat tego wyjścia całego, no bo jest genialnie. Jesienią w lesie jest genialnie, słuchajcie, bo chodzicie, przewrócone drzewo, ale to jeszcze nie jest to, co bym chciał. Jesienią w lesie jest genialnie, jak już powtarzałem po raz kolejny, nie wiem dlaczego, ale no ja uwielbiam takie klimaty, pomimo tego, że nie ma porządnej aury, no jest pięknie, moi drodzy. Gdzie ja mam iść? W tamtą albo w tamtą? Dobra, zaraz zobaczę, gdzie mam iść, zastanowię się, gdzie. A Was, jeśli tu jesteście i lubicie ze mną te wojaże po lasach i górach i tak dalej, nie, góry będą w przyszłym roku, też, no to zapraszam. Polajkujcie ten film, kliknijcie ten przycisk do subskrypcji, jak jeszcze nie zasubskrybowaliście, dzwonek i my lecimy dalej. Moi drodzy Państwo, szkoda, wielka szkoda, że znowu nie trafiliśmy na mgły, gdyż kadr byłby przepiękny. Ale no nie ma mgieł, musimy poradzić sobie z tym, czym mamy. Zatem ostatni kadr to będzie dzisiaj i ja wracam. Chyba, że coś spotkam po drodze, to się zatrzymamy. Już Wam opowiadam, jak to wygląda. Spójrzcie na ten kadr. A ja przypadkiem zdjęcie zrobiłem. Spójrzcie na ten kadr. No jest przepiękny, prawda? To jest to miejsce. Tu mamy mostek. On cały... Wiecie, co mi się tutaj podoba? Że to jest całe obsypane tym żółtymi liśćmi, które w większości już spadły z drzew, ale no... Zobaczymy, jak to będzie, tak? I tutaj postanowiłem, żeby tak to skadrować, gdyż mostek prowadzi z tej strony w tamtą stronę. Zobaczcie. Mostek prowadzi z tej strony, kieruje nas w lewo i tutaj, gdyby nie była zasypana, jest taka fajna ścieżka i ona stał się eski. To jest chyba podstawa, jak każdy wie, żeby ustawić kadr, jak macie ścieżkę w kształcie S. Pewnie dół tutaj sobie sprzytniemy albo zobaczymy, jak będzie. No nieważne, słuchajcie. Ustawienia takie same, nie zmieniam, jest genialne. Ustawiamy ostrość z przodu. Albo jedną trzecią gdzieś tutaj za mostkiem. Oczywiście timer to jest... O, pięknie, pięknie wyszło. Zobaczymy, ta mgła, może coś się uda z niej wyciągnąć. Zobaczymy to zdjęcie, moi drodzy. Jest ostre od samego początku. Jeden kadr. W pewności, ja zawsze robię kilka zdjęć. One są identyczne, ale w domu na komputerze sobie przeglądam je dokładnie. Przeglądam je sobie dokładnie i wtedy wybieram, które z nich jest najbardziej dokładne. Najdokładniejsze, o tak to nazwijmy. Moi drodzy, jeśli podoba Wam się to zdjęcie, tak u góry, nie, tak, o, dobrze. Drodzy, mili Państwo, jeśli wyszło to zdjęcie, to zapraszam na nie teraz.
Mili Państwo, zatem dziękuję po raz kolejny za... Przepraszam za to uderzenie. Dziękuję zatem za kolejne mile spędzone paręnaście minut. Mam nadzieję, że zainspirowałem po raz kolejny Was do wyjścia na spacery po lesie, robienia zdjęć i mam nadzieję, że wesprzecie mnie na tym kanale, zostawiając łapkę i polecając innym. A jak jesteście tu po raz pierwszy, zostawcie suba z dzwonkiem, by być na bieżąco. Dobrze. Zatem, drodzy Państwo, nie pozostaje mi nic innego, jak z brodatym pozdrowieniem pożegnać się i do następnego spotkania już za tydzień. Do zobaczenia.